Rafał Drobniak i kucharz Maciej przedstawiają Karpia w galarecie. Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy tutaj u mnie w hotelu razem z moim szefem, miłościwie panującym, Rafałem Drobniakiem. To wiadomo, że są święta, bo szef przemówił ludzkim głosem. To on pozwala mi tutaj kręcić, on pozwala mi różne rzeczy robić. Dobra, co robimy najpierw, szefciu? On będzie uczył. Co będziemy robić dzisiaj? Karpika. Karpika. W galarecie. Rzadkość, żeby szef kuchni gotował, nie? Z domu przyniosłem. To jest mój ulubiony, bo z flakami. To szef pokaże. Najpierw go zamor... Ja niby mówię, że nie umiem, nie, żeby szef robił. Aha, i tu wiadomo, łuskę trzeba sobie zostawić i w portfelu nosić cały rok. Naprawdę, jest taki prezent. Jest, jest, ale wtedy się pieniędzy nie wydaje, bo śmierdzi rybą. Tak? No. A, myślałem, że to one jakoś się kocą wtedy. O, i z tego łba na przykład można zrobić bulion rybny albo zupę rybną. My już zrobiliśmy za wcześnie, nie? Mhm. I teraz go umyjemy. Dobra. Naczymy solą, żeby... Dobra. Cały... Musimy go... Uj. Zniknął. Czekasz, szef, na mnie. No czekam, czekam. Ja uwielbiam być przydupasem szefa, bo wtedy wiadomo, najwięcej się można nauczyć. Szef mówi, że im większa łuska, tym więcej pieniędzy. I solą go teraz? Tak. Musimy go umyć solą, żeby ten śluz zniknął, żebyśmy mieli rybcie smaczniutką. O, jeszcze, jeszcze. O, wspaniale. Świeżo mi na sól to najważniejsze jest w tym wszystkim. O, zbieliczki. Bo ja oczywiście, jak jest wymasowany, to znaczy, że zrelaksowany, jak jest zrelaksowany, to mięsko jest jakie? Pyszniutkie. Pyszniutkie, tak. Ogólnie karpia, mówi się, że karp śmierdzi, nie? Mułem. A to nie do końca prawda. Można go w cytrynie wymoczyć. Ja posprzątam. A, bo tu nie ma szefa, to próbcie jego profil, nie? To on się ucieszy. No i teraz owotniemy skrzydełka. Znaczy płetewki, nie? No, ale skrzydełka. Bo on tak lata trochę w wodzie. Jedno skrzydełko? Drugie skrzydełko i tutaj pupka. Pupka, o właśnie. Karpi kuperek. Jak ktoś chce, to sobie może kupić wyfiletowany, nie? Ale nie ma takiej frajdy. Ale nie każdy też ma szefa, żeby mu zrobił, nie? I usteczka do usteczka. I teraz go natniemy. Delikatnie. O tak. Bo będziemy go w całości gotować i zalewać. Żeby on się nie, też nie powyginał, żeby tam wszędzie doszło. No oczywiście, że ale łatwiej się później porcuje. Każdy bierze dzwonka do rączki. I teraz go doprawimy. Jak doprawiamy? Klasyka. Sól, pieprz? Sól, pieprz. Tak, tak, już jest szef uświniony, to już to wymaca. No, no dobrze. Wspaniale, i masujemy. I będziemy go gotować w wywarze z korpusów ryb pieczonych z dodatkiem pysznościowych ziół świątecznych. Czyli jakich, Maćku? Różnych. Bardzo dobrze. Różne. Dziękuję. To my sobie możecie, jak macie jakieś kości, jakieś ryby, reszki, to trzeba to upiec, potem to gotujemy, gotujemy, gotujemy. Oczywiście no, z warzywami, robimy wywarek z warzywami. Dokładnie, na rozstajemy. Też możemy dać sobie anysz, laskę wanilii, jeżeli ktoś coś sobie zaskoczyć. Tak, to drogie gości, rzeczy na święta. No, no zazwyczaj są drogie. Co jeszcze możemy dać? Na przykład goździk. Oczy to klasyka. Kardamon. Kardamon. Ogólnie korzenne. Tak, i do tego jeszcze Indier możemy dać no porę cynamonu. Porę cynamonu, no wiadomo. Tak. I teraz wrócamy do wywaru. I tak jestem na wypowiedzeniu, to wszystko mogę, nie? Nie byłoby nagrywania z ludźmi, jakby nie zepsuło mi się dźwięk. Więc tutaj powiem tak obok. Ugotowaliśmy karpia około pół godziny, 40 minut, żeby on był ugotowany, ale jeszcze nie rozwalony. Wywar wymieszaliśmy z agarem. Dlatego zrobiliśmy galaretkę, ichtio wegetariańską. Można dodać żelatynę oczywiście. Do galaretki dorzuciliśmy rodzynek. Wyleliśmy trochę na pół misk, żeby było pod spodem. Położyliśmy rybkę. No i polaliśmy to dwukrotnie, tą galaretką już taką na pół ściętą, żeby to się lepiej trzymało. No i do zastygnięcia. Karpik jak malowany. Galarecz. I to można jeść na Wigilię i na całe święta. To można. I po świętach też. Po świętach zamrozić to można. Tak to wygląda. Pyszny, smaczny, elegancki.